swoich sił. Teraz dziewczęta będą chodziły, prezentowały się też po kolei. Następnie się przybiorą w stroje kąpielowe oraz w stroje własne i będą też tańczyły króciutki układ choreograficzny. Więc Państwo już mogą sobie tutaj siedzieć i nie wychodzić. Bo też trzeba powiedzieć, że wbrew wyobrażeniom, może i moim nawet pierwotnym, te wybory to nie jest wybór Miss, popularnie mówiąc, wyłącznie piękności, pięknego ciała, ale właściwie patrzymy na wszystko, to znaczy interesuje nas jako człowiek, człowiek interesujący, który ma bogate wnętrze, ma wiele do powiedzenia, a jednocześnie potrafi, jest na tyle otwarty, że potrafi prezentować te swoje walory i to jest chyba najistotniejsze i to jest takie dla mnie nowe doświadczenie, czyli tak jakby z bogatym dziełem sztuki. Na co dzień mam z dziełami sztuki do czynienia. Tu miałem, myślę, że do czynienia, w ogóle większość pań, dziewcząt, które się pojawiły, to są bardzo interesujący ludzie. Szkoda, że miejsc jest to ograniczona ilość, ale myślę, że to jest takie bardzo ciekawe doświadczenie i zarówno dla mnie, jak i dla naszego środowiska tutaj okolic, także tylko dobre wrażenia i to jest chyba istotne. Ja myślę, że ja osobiście jako Roman Krzywotulski też czegoś się nauczyłem, słuchając tych młodych ludzi, którzy mają wiedzę, mają swoje marzenia, mają swoje zainteresowania, a jednocześnie prezentują siebie jakby no, w różnych aspektach. To chyba najistotniejsze doświadczenie i wrażenie. Mieliśmy tutaj i ludzi piszących poezję, a przede wszystkim to jest chyba świetne i to trzeba głośno mówić, że dziewczęta świetnie zdają języki obce, mają no, ogrom zainteresowań, także to chyba jest najistotniejszy walor chyba i one właściwie, bo rodziło się we mnie pytanie, zresztą to pytanie w czasie rozmów, które nie oglądała publiczność, zadawaliśmy często. Pytaliśmy też często o motywację udziału w tym. I to tak, ta motywacja to jest taka prosta, jakby wynikająca z potrzeb no, serca czy też myśli, próba pokonania swojej jakby nieśmiałości, potrzeba jakby wyjścia do innych ludzi i spotkania się z nimi. To chyba najistotniejszym motywem jest udziału w tych wszystkich młodych dziewcząt. I myśmy też tym się kierowali, wybierając właśnie osoby, no szczególnie te, które są interesujące w sensie, że są bogate duchowo. O, tu jest chyba istotne. A wiadomo, że też wygląd i prezencja, poczucie rytmu, bo to trzeba powiedzieć tak, że moja partnerka, nasza koleżanka, inicjatorka, pani Ewelina Kleszczyńska, bardzo stwarzała taki ogromny, ciepły klimat chyba w całej tutaj organizacji. Nie mówiąc o tym, że ma ogromną umiejętność rozmawiania z ludźmi, z tymi naszymi paniami, czyli no, paniami, które przyszły tutaj pokazać się. Jestem zadowolona, dziewczęta były naprawdę urodziwe, pokazały nam dzisiaj naprawdę swoje wdzięki, swoją inteligencję. Główna laureatka idzie do finału Miss Polonia Ziemi Lubuskiej i dziewczęta, którym przyznam zielone karty, będzie to myślę do 3 dziewczyn na tą chwilę, moim okiem. Dostaną również taką możliwość wzięcia udziału w finale Miss Polonia Ziemi Lubuskiej. Dzisiaj jedna dziewczyna na przykład tańczyła, druga mówiła wierszyk po rosyjsku. Myślę, że na przykład języka rosyjskiego mało osób się uczy na tą chwilę, dlatego też no, uznam to za talent, bo nie ukrywajmy, że dzisiaj tak naprawdę wszyscy uczą się języka angielskiego i włoski, hiszpański, rosyjski jest to taką ciekawostką dla człowieka.
wolno. Nadeszła chwila, na którą na pewno długo czekałyście. Powiem na wstępie, że do finału głównego wyborów Miss Polskich już 2012 jury wybrało 5 kandydatek. I 3 kandydatki rezerwowe. Przeczytam może na wstępie finalistki, a następnie kandydatki rezerwowe. Do finału głównego wchodzi kandydatka z numerem 10, Aneta Chowaniec. Kandydatka z numerem 12, Angelika Czekan. Kandydatka z numerem 13, Monika Kulik. Kandydatka z numerem 14, Berenika Jasińska. Oraz kandydatka z numerem 15, Katarzyna Jackiewicz. Kandydatki rezerwowe to Patrycja Warocka, Joanna Ziętek oraz Martyna Wolf. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników Gazety Regionalnej.